Drugi wydział karny jednak, jak nikt nie odbiera. Sandra, ja mogę wyważyć. Wydział drugi karny, dzień dobry pani, proszę panią. Tak? Proszę panią, kto u was jest inspektorem do spraw biurowości? Nie ma inspektora do spraw biurowości. A to nie jesteście kontrolowani? W jakim zakresie pan zwolni? No w zakresie spraw biurowości. No to jest pani praca. Do wydziału karnego. Właśnie. Dobrze, bardzo dobrze trafiłem. Za pierwszym razem udało mi się połączyć. Dzwonię do biura. Tak? Do jakiego biura? No. A nie dzwonię do biura? Co pan chce wiedzieć? Sygnaturę sprawy. Dzwoni pan w konkretnej sprawie? Tak. Raz myślałem, że dobrze byłem połączony. Do biura dzwonię. Do wydziału drugiego karnego. Słucham. Ale mi chodzi, czy do biura? Do wydziału drugiego karnego. A to nie jest biuro? Do sekretariatu. To nie jest biuro? Biuro to jest pomieszczenie, co pan chce? To pani jest poza pomieszczeniem? Nie w biurze? Panie Stępniak. Przepraszam pan bardzo, Jędrzej Kudasik. Proszę panią, nie wiem. Sprawy proszę podać. A mogę się dowiedzieć, bo nie wiem, czy automat dobrze mi wskazał, czy ja dobrze się dodzwoniłem w ogóle do sądu? Do wymiaru sprawiedliwości. Tak. Właśnie, do biura. Do wydziału drugiego karnego, co pan chce? Oj, ale konkretnie chciałem w sprawie inspekcji biurowej dzwonić. Tutaj nie ma oddziału wizytacji. A macie jakieś, a może mnie, a macie jakieś, dobrze, a jakieś biuro może w sądzie macie? Pomieszczenie biurowe chociaż jest jakieś u was? No są pomieszczenia biurowe. No właśnie, i tam są pracownicy? Tak. Właśnie, to gdzie pani siedzi teraz? Panie Stępniak, sygnaturę sprawy, które... Nie, Jędrzej Kudasik. Jędrzej Kudasik. Ale proszę panią, ja potrzebuję ważną informację. Dla mnie to jest ważna informacja, bo jestem w trakcie przygotowania materiału prasowego. No to proszę napisać. Ale za chwilę, proszę panią, ja kończę pracę. Ja muszę się wyrobić. Ja się muszę wyrobić, bo wy też kończycie pracę. Właśnie. A teraz mam takie zlecenie. Ale nie, dzwonię, bo ja mówię, to jak na piśmie, to już będzie po pracy. Ja potrzebuję ten telefon wykorzystać. To jest forma komunikacji z wami. Do widzenia, dziękuję. Ale to jest biuro? Halo, to gdzie ja dzwonię w ogóle? To jest może Królestwo Szaleństwa. Ja cię już kręcę. To jest możliwe, że ja zadzwoniłem do Królestwa Szaleństwa? Czy ja rozmawiałem z szaloną osobą? Zastanawiam się. To była szalona osoba? Czy to była zasada profesjonalizmu pracownika? Sądu rejonowego, już nie. Teraz będzie wystąpienie prezydenta i komunikat rządu. Proszę państwa, właśnie wysłuchaliście pracownika sądu. Sądu właściwie, tak. Odbierał sądu. To była najwyższa jakość usług, proszę państwa, i zasada profesjonalizmu. I macie to społeczeństwo za wzór. My jesteśmy uczciwym państwem, więc musimy mieć takich wzorowych obywateli, czyli musimy wskazywać, jak wygląda wzór właśnie. I to jest wzór. Bądźcie jak pani, jak pani Magdalena. Nie, nie bądźcie jak pani Magdalena. Bądźcie sobą najbardziej, jak potraficie. Pani Magdalena nie była sobą najbardziej, jak potrafiła. Pani Magdalena uciekła. To był gniew własny i wstyd własny. To była idea zaprzeczenia. To była nienawiść. Tak. Była wręcz taka w głosie obojętność. Obojętność. Jak się pani się czuje? No właśnie, proszę mnie posłuchać. Tak właśnie się czuję. Wyszłam z gabinetu badań lekarskich. Dostałam na następny rok pozwolenie na pracę. To był pierwszy telefon pani po wyjściu od lekarza. To jest standard, tak? Właśnie, więc ja, prezydent Rzeczypospolitej Jędrzej Kudasik, ogłaszam wam zwycięzcę konkursu na najlepszego pracownika roku. Jaworzno, proszę bardzo. Drugi Wydział Karny, właśnie. A przewodniczącym drugiego Wydziału Karnego jest pan Paweł Wysocki, a prezesem sądu jest pan Paweł Wysocki, a dyrektorem sądu jest pani Jolanta Warias. Właśnie. Także cóż, pani Jolanta ogłasza konkurs na stanowisko pracownika sekretariatu wydziału. Ten pracownik przyszedł wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe, znaczy nie, dodatkowych chyba nie, bo kreatywność to było w dodatkowych i odporność na stres. Co wiemy, że wymagania niezbędne ma, ale odporności na stres nie ma. Nie ma umiejętności sprawnej organizacji pracy własnej. Właśnie, bo ona sobie zorganizowała tak, że od razu odłoży słuchawkę. Co jest twoim obowiązkiem? Odebrać telefon, zachowywać się profesjonalnie i odłożyć profesjonalnie słuchawkę. To jest moje doświadczenie w pracy biurowej, w szczególności pracy w sądownictwie. Amen!